Dzień dobry, Kleszcz. Nazywam się Piotr Chorzela i opowiadam o lesie. A w dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie taką miniserię na temat tych gagatków, czyli oczywiście kleszczy. A skąd pomysł na taki odcinek? No widzicie, gdy przyjrzymy się informacjom, które dobiegają do nas z mediów albo z internetu, to zobaczymy, że tam jest mnóstwo informacji i dezinformacji. I to wszystko wymieszane powoduje, że ludzie bardzo często wpadają w panikę, gdy słyszą o tych pajęczakach. Ludzie nie chodzą do lasu, gdy znajdą takiego kleszcza na ciele, no to pędzą z nim, żeby kleszcza przebadać. Albo przynajmniej wmówić lekarzowi, że mają boreliozę i koniecznie łyknąć wszystkie antybiotyki świata. Myślę, że to jest wystarczający powód, żeby bardzo merytorycznie zabrać się za ten temat. No i tutaj treści na temat kleszczy jest bardzo dużo, dlatego zdecydowałem się nagrać miniserię. W dzisiejszym odcinku będzie o tym, jak wygląda taki kleszcz, co on robi, co lubi, czego nie lubi, czyli jak wygląda jego cykl życiowy. Na końcu odcinka będzie sporo ciekawostek, natomiast w kolejnych materiałach będzie oczywiście o tych boreliozach, KZM-ach i tej całej reszcie. Wysoki poziom merytoryki jest dla mnie tak ważny przy tworzeniu takiego odcinka, że zdecydowałem się nie polegać na swojej wiedzy, która jak się okazało też była obarczona błędami, tylko zdecydowałem się współpracować z panią Anną, która jest naukowcem zajmującym się na co dzień kleszczami, ma wszystkie bieżące informacje, no i na podstawie rozmów z nią powstaje ten odcinek. Dodatkowo współpracowałem z kilkoma innymi osobami, a nie byłoby to tak przyjazne dla mojego portfela, gdyby nie fakt, że mam patronów. Dziękuję wam bardzo, patroni. I teraz idziemy szukać kleszcza. W takim lesie trudno będzie nam złapać kleszcza, z tego względu, że nie ma tutaj tych trawek, krzewów, krzewinek, na które kleszcze się wspinają, no i które, gdy przechodzimy, możemy na siebie strącić. Tak więc szukamy dalej. Takie miejsca jak to są idealne, żeby złapać kleszcza, bo po pierwsze mamy tu ścieżkę, po której chodzą zwierzaki. Tak więc te kleszcze często tutaj na nie czekają i często z tych zwierzaków później w okolicy spadają. A dodatkowo jest to, o czym mówiłem, czyli wszystkie krzewy, krzewinki, roślinność, z której to kleszcze na nas spadną. Tak więc złapmy sobie teraz dwa i przyjrzyjmy się temu, jak one wyglądają. W Polsce mamy 19 gatunków kleszczy i każdy z nich może żerować na człowieku, co jest zdecydowanie złą wiadomością. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że większość z nich bytuje w gniazdach ptasich, albo jakichś gryzoni, ewentualnie jeża, no a my tam rzadko zaglądamy. Tak więc zwykle znajdujemy na sobie kleszcze pospolite, czyli pastwiskowe, ewentualnie kleszcze łąkowe, które w Polsce są teraz coraz bardziej popularne. Z czego się składa taki kleszcz? Widzicie, zanim przejdziemy do dokładnej budowy, no to trzeba wspomnieć o tym, że kleszcze przechodzą różne stadia rozwojowe. I mówimy tutaj o trzech. Mówimy o postaci larwalnej i taka larwa jest wielkości poniżej milimetra. To jest to, co się wykluło z jaja. Następne stadium to nimfa, trochę większa. No i kolejne stadium, postać dorosła. Postaci dorosłe dzielimy sobie już na samce i samice. Wcześniej tego nie było. I samice potrafią, napite samice potrafią mieć wielkość do 30 mm, czyli jakieś 3 cm. Przy budowie anatomicznej skupimy się oczywiście na tych dorosłych. Kleszcze to są pajęczaki, a dokładniej roztocze. Od pająków różnią się tym, że ich głowotułów zlany jest z odwłokiem, tworzy jedno takie ciało zwane idiosomą. Ciało kleszczy jest zwykle płaskie, dopóki kleszcz nie napije się krwi, a piją larwy, nimfy i samice. Samce w ogóle nie piją. Larwy, nimfy i samice mają tutaj, na tej przednio-grzbietowej części, taką tarczkę schitynizowaną, natomiast samce tę tarczkę mają na całym ciele, no ponieważ one krwi nie piją, więc nie muszą zwiększać swojej objętości. Jak więc łatwo wywnioskować, zadaniem samca jest kopulacja, no i robi to na głodnego. Nasi bohaterowie mają cztery pary odnóżek rocznych. Kleszcze nie posługują się wzrokiem, natomiast na pierwszej parze odnóżek rocznych mają tak zwany organ Hallera. Jest to takie wgłębienie, w którym znajdują się szczecinki pozwalające na odbieranie bodźców mechanicznych, węchowych, chemicznych, no i rejestrują temperaturę oraz wilgotność. Organ ten pełni główną funkcję podczas poszukiwania żywiciela.
Jakbyśmy wzięli kleszcza i odwrócili go sobie do góry nogami, to przy czwartej parze nóg, przy czwartych biodrach znajdziecie takie otwory, które nazywamy przedchlinkami. No i te przedchlinki prowadzą do takiego systemu rurek, zwanego tchawkami, który pełni funkcję układu oddechowego u kleszczy. No to ciało kleszcza, czyli idiosomę, mamy już z głowy, a teraz czas na gnatosomę, bardzo ważną część, czyli ten ryjek. On się składa z kilku części, no i pełni kilka funkcji, mianowicie przecinania skóry, wnikania gdzieś tam w głąb żywiciela, pobierania tej krwi, a pod spodem tego ryjka znajdują się takie haki, takie zadry, które powodują, że on się lepiej kotwiczy w ciele i ciężko go wyrwać. Dodatkowo kleszcze nie zagłębiają w ciele tak zwanych nogogłaszczek, no i te służą odbieraniu bodźców smakowych oraz mechanicznych. Chodźmy teraz do cyklu życiowego. Cykl życiowy kleszczy trwa w warunkach naturalnych 2-3 lata, chociaż gdy wystąpią jakieś stresowe dla nich warunki, może potrwać troszeczkę dłużej. A jak ten cykl przebiega? No widzicie, każdy kleszcz, żeby się rozmnożyć, musi przejść te 3 stadia życiowe, o których wspominałem, i w każdym z tych stadiów musi się napić raz krwi. Chociaż zdarzają się od tego wyjątki, bardzo rzadko, w jednym stadium kleszcz pije więcej niż raz. My jesteśmy żywicielem oczywiście, ale jesteśmy żywicielem przypadkowym. Kleszcze nie polują na nas, nie mają obsesji na punkcie człowieka i gdyby tylko wchodząc na człowieka miały się rozmnożyć, to by pewnie już dawno wyginęły, bo my je po prostu szybko z siebie zrzucamy. No to teraz czas na konkrety i szczegóły dotyczące cyklu życiowego. Zacznijmy od takiej samicy. Weźmy taką napompowaną, pełną krwi, zapłodnioną samicę. Ona odpada od ciała jelenia na przykład, no i wpada gdzieś tam w trawę. No i wtedy w jej organizmie zachodzi proces, który trwa między 14 a 30 dni i polega on na przetwarzaniu białek pochodzących z krwi i produkcji jaj. Po tych 14-30 dniach zaczyna składać te jaja i składa ich między 500 a nawet 3000. W tym okresie nie zapada w sen, nie ma już tej diapauzy, tego uśpienia, no tylko jak je wszystkie zniesie, no to po prostu zdycha. Poza tym, jeżeli pojawiają się warunki stresowe, no to ona szybciej zaczyna znosić jaja. I tutaj możecie zrobić sobie taki eksperyment, jak ściągniecie z jakiegoś kota czy psa, albo z siebie, czego nie życzę, napompowaną samicę, włożycie ją do pudełka, no to po jakimś czasie powinny pojawić się jaja, no i obok leżąca zdechła samica. Z tak złożonych jaj wylęgają się larwy. No i te larwy szukają sobie żywiciela. A ich żywicielem mogą być ptaki, mogą być gryzonie, no wszystko co tam zasuwa sobie nisko po ziemi. I gdy taka larwa dorwie ptaka, no to usadawia mu się na głowie, na karku, na głowie, na przykład w okolicach tutaj dzioba, ewentualnie w koło oka i zaczyna pić. Pije od jakichś 2 do 5 dni, a później odpada, żeby przekształcić się w nimfę. Taki okres przekształcenia trwa około 3 miesięcy. Normą jest, że wiosną obserwujemy więcej larw i nimf, a jesienią więcej nimf i dorosłych kleszczy. Nimfa jest podobna do dorosłej samicy, tylko także 2 razy mniejsza. Oczywiście ma też tę tarczkę grzbietową, twardą, schitynizowaną, natomiast reszta jest elastyczna, tak żeby mogła zwiększać swoją objętość. Jej żywicielami są znowu ptaki średniej wielkości, ssaki, no i pije na nich od 3 do 6 dni, jak się napompuje, no to znowu odpada, żeby się przeobrazić. Oczywiście oba stadia młodociane mogą żerować na dużo większych żywicielach, takich jakimi są jeleniowate, ale tutaj mówimy o preferencjach, czyli larwy preferują odnóża, natomiast nimfy lubią się żywić gdzieś tutaj na uszach, za uchem. Opita nimfa przeobraża się w samicę lub samca. Samice, tak jak już wspominałem, będą piły krew, natomiast samców już to nie interesuje. One zainteresowane są tylko prokreacją. Widzicie, kleszcze nie są aktywne, nie żerują, gdy wilgotność nie sięga 80 bądź 90%. Bo to jest tak, że one bez wilgotności tak wysokiej nie są w stanie oddychać. Im się te tchawki zlepiają, no i kleszcz jest nieaktywny. Żeby przetrwać takie okresy, zapadają w tak zwaną diapauzę, no czyli taki okres uśpienia.
Energii mają tylko tyle, żeby działać przez 3 dni. Gdy ta wilgotność podskakuje, no to zaczynają żerować. Gdy znowu spadnie, na przykład po jednym dniu, no to zapadają w diapauzę i znowu się aktywują na kolejne 2 dni. Jeżeli w ciągu 3 dni nie złapią żywiciela, no to jest po nich. No i teraz ktoś mógłby pomyśleć, że po prostu sprawdzi dane meteorologiczne, zobaczy, że jest, nie wiem, 70% wilgotności, pomyśli, że jest bezpieczny. No nie, niestety nie, bo to wygląda tak, że chodzi o wilgotność bardzo lokalną, w mikroskali. I jeżeli była jakaś kałuża, jeżeli w liściach gdzieś tam się trzyma ta wilgoć, no to wilgotność przy krzaczku borówki będzie dużo większa niż ta podana w przypadku danych meteorologicznych. No tak więc bezpieczni nie jesteśmy, nawet gdy nam sucho. No to mamy odpowiednią wilgotność, kleszcze są aktywne, zaczynają się wspinać gdzieś tam po gałązkach, usytuowują się głównie pod liśćmi, no bo z zewnątrz słońce smaży, wysuszyłoby je, no i czekają. Jak znajdziecie sobie takiego kleszcza, zanim go strodzicie, to zobaczycie, że gdy jesteście blisko, to te przednie odnóże zaczynają machać, no to znaczy, że te organy Hallera już was wyczuły, no i kleszcz jest gotowy, ale nie do skoku, tylko do tego, że gdy go strącicie przechodząc, no to zacznie się po was wspinać. I to jest dobry moment, żeby opowiedzieć o tym, że kleszcze nie skaczą z drzew. One strącone wspinają się po was po prostu i jeżeli znajdziecie je na głowie, no to właśnie dlatego, że się wspięły, a nie spadły na was z góry. No chyba, że się czołgacie między paprociami, no to można sobie je strącić na łepetynę. Ale wróćmy do naszych samic. One poszukują zwykle jeleniowatych, psowatych, no, dużych ssaków, no i zaczynają pić. Piją przez 7 do 14 dni. Jak już się trochę podpiją, to pojawiają się samce. Najczęściej na żywicielu dochodzi do kopulacji. No i ta samica później odpada. W zależności od tego, ile się napiła, tyle będzie zdolna wyprodukować jaj, tak żeby cykl mógł się zacząć powtarzać i powtarzać. No to teraz kilka ciekawostek. Widzicie, taka samica jak zaczyna pić krew, to potrafi pić, aż zwiększy swoją objętość o 100 razy. Kolejna ciekawostka jest taka, że kleszcze potrafią podróżować na bardzo długie odległości, tysiące kilometrów, ale nie na tych swoich tam małych odnóżach, tylko po prostu latają na ptakach. No i potrafią przylecieć nawet z Afryki. Fakt numer 3 jest taki, że na Sarnie znaleziono kiedyś 2000 kleszczy. Miało to miejsce w podpoznańskiej Puszczy Zielonka. Numer 4. Panie, nie macie łatwo, bo kleszcze częściej wpijają się w ciała kobiet niż mężczyzn. No i może jeszcze to, że kleszcze można znaleźć nawet wpite w jaszczurki. No i na dziś to tyle. Pozdrawiam. Cześć. Kolejny odcinek o chorobach.